dzisiaj kolejne spotkanie w naszej szkole z wielkim sportowcem. Kontynuujemy cykl tych spotkań. Kilku olimpijczyków, mistrzów świata było już w naszej szkole. Dzisiaj jest kolejny mistrz, kolejny sportowiec. O przywitanie i przyjęcie i zabranie głosu poproszę zastępcę wójta gminy Kolbudy, pana Marka Golińskiego. Serdecznie, Darku, cię witam. Nasz przyjaciel Dariusz Michalczewski, nie będę o nim mówił nic, bo wszyscy wiecie najlepiej, kim on jest. Jest to nasza polska dobra marka i to on rozsławia nasze imię tam, gdzie tylko się pojawi. Zapraszam was do wspólnej rozmowy, do spotkania. Jak zauważyliście, spotykamy się z największymi sportowcami tego świata, no bo to są ci najlepsi. Dariusz Tiger Michalczewski! Przewodniczącym dzisiejszego spotkania jest pan Dariusz Michalczewski, gdańszczanin, mistrz świata w boksie zawodowców Federacji WBO, WBA, IBF w kategorii półciężkiej oraz WBO w kategorii junior ciężkiej. Mistrz Europy, amatorów w kategorii półciężkiej, niepokonany pięściarz przez 12 lat. Runda pierwsza. Od czego zaczęła się pańska przygoda z boksem? Dlaczego akurat z tą dyscypliną sportu? U mnie w rodzinie rękawice były od zawsze. Odkąd jak byłem dzieckiem, mój tata boksował, boksowali moi wujkowie. Mój dziadek był trenerem, prezesem klubu KKS Gdania. Po 80 roku, jak zmarł mój tata, to zacząłem troszkę rozrabiać. Mama miała nas trójkę, nie miała tak dużo czasu na nas, musiała pracować, musiała nam gotować, musiała nas dbać. No także, a ja byłem w takim szoku po śmierci mojego ojca i zacząłem się źle prowadzić, zacząłem rozrabiać i któregoś dnia mój wujek przyszedł do mnie, myślę miesiąc, dwa miesiące później, powiedział: chodź, będziesz, wezmę cię na pierwszy trening bokserski. No i pokochałem tą dyscyplinę sportu od pierwszego razu. Naturalnie musiałem się podporządkować. No i ten boks mnie tak wychował. Mój trener Ryszard Bronis zawsze duży nakład mówił mi o szacunku, o respekcie przed wszystkimi, nie tylko przed silniejszymi, przed bogatszymi, przed piękniejszymi, bo to się nie nazywa respekt, to się nazywa strach. Runda druga. Sport jest sposobem na rozładowanie nadmiaru energii, szczególnie w okresie dojrzewania. Czy prawdą jest, że kształtuje charakter? W czasie sportu, w czasie treningów przechodzi się też kryzysy, z którymi i tak prędzej czy później będzie się na nie napotykać. I myślę, że im jesteś lepszym sportowcem, też sobie będziesz dawał radę w innych dziedzinach życia później. Obiegowa opinia głosi, że sport to zdrowie. Jak pan łagodzi kontuzje i urazy powstałe podczas walk? Ja myślę, że też zależy od przygotowania. Jeżeli ktoś nieprzygotowany wchodzi do ringu, na przykład, to rzeczywiście ma problem, bo może wyrwać gdzieś tam mięsień, dlatego że się nie przygotował odpowiednio, nie zrobił odpowiedniego treningu siłowego, albo na przykład mało biegał, nie miał kondycji i później dostawał ciosy, których by nie dostał, gdyby miał tą kondycję. To jest wszystko z tym spowodowane, że do wszystkiego trzeba być odpowiednio przygotowanym. Runda trzecia. Skąd pomysł na założenie fundacji charytatywnej? Do kogo adresowana jest ta działalność? Kogo wspiera? Z jakich środowisk? Z jakich dzielnic? Założyłem tę fundację dlatego, że przychodzili do mnie różni ludzie i prosili o pomoc. Pomagałem tym i chorym, i biednym. No i tym, co potrzebują. I w końcu któregoś razu mój taki serdeczny przyjaciel powiedział do mnie: chodź, stwórz fundację. Będziemy pomagać takim ludziom, jak ty kiedyś byłeś. Bo ja taką pomoc kiedyś otrzymałem od mojego trenera Ryszarda Bronisia, który był w sumie moim takim twórcą. Nie tylko o boks, ale też przygotował mnie do tego biznesu sportowego.
I mój trener właśnie, dzięki niemu mogłem pozostać przy swojej pasji. I też chciałem od siebie podziękować, takie podziękowanie, taki dług wdzięczności spłacić wobec mojego trenera i stworzyłem tą fundację i właśnie mamy paruset sportowców młodych było objętych naszym programem właśnie Fundacji Równe Szanse. Pomagamy do dzisiaj. Runda czwarta. Na początku roku szkolnego pani minister do spraw sportu zaalarmowała opinię publiczną, że aż 60% uczniów ma wady postawy, 17% uczniów w szkole podstawowej, a aż 24% w szkołach gimnazjalnych zwolnionych jest z lekcji WF-u. Jak skomentuje pan tę niepokojącą statystykę? No tak, no to nie wiem, czy to winić za to was, czy waszych rodziców. Ciężko mi jest to powiedzieć. No przede wszystkim, tak już powiedziałem, kondycja to jest koncentracja i jeżeli was, wy będziecie zwalniani z lekcji WF-u, nie będziecie chcieli to robić, tego robić, trenować i tak dalej, to później tak będziecie wychowywać swoje dzieci. A co się za tym wiąże? Pewnie jak się ktoś mniej rusza, ma mniej apetytu, jest mniej sprawny i wtedy tacy rodzice, no ci, którzy was zwalniają, robią wam, no nie robią wam, robią wam pod górkę, mogę tak powiedzieć, tak. Zapytany kiedyś przez dziennikarzy, co zrobiłby pan jako kanclerz Niemiec, odpowiedział, że przeznaczyłby więcej pieniędzy na wychowanie i edukację i ani grosza na zbrojenia. Co zrobiłby pan jako premier Rzeczypospolitej Polskiej? Czy myślał pan o karierze polityka? Myślę, że pewnie no, więcej pieniędzy przeznaczyłbym na was, na przyszłość naszą. Wy jesteście, na was możemy polegać, z was, wy będziecie rządzić tym światem niedługo. To przede wszystkim. Co wchodzi w skład stroju pięściarza? A no właśnie, to przede wszystkim tak. Oddał skarpetki, buty, bo skarpetki też nie mogą być nowe, muszą być używane już, tak samo jak w butach trzeba wcześniej potrenować. Dopiero po którejś tam walce swojej doświadczyłem tego, że buty muszą być, nie mogą być nowe, muszą być też i skarpetki nie mogą być nowe, a wtedy w tej walce chyba miałem wtedy i skarpetki i buty były nowe, także większego błędu zrobić nie można. Później jest ochraniacz na genitalia, no i spodenki. I szczęka. Szczęki chyba wydaje, nie mam tej szczęki gdzieś tutaj. Nie mam. Mógłby pan opowiedzieć nam o trofeach, które przyniósł ze sobą? Właśnie to jest pas Federacji IBF, to jest pas Federacji WBO, to jest jestem pierwszym super czempionem Federacji WBO. To jest pierwszy super czempion. Federacje to są takie. To jest trochę za dużo polityki, no ale są mistrzowie w każdej wadze, na szczęście może być czterech mistrzów. To są te cztery główne federacje, to jest federacja WBO, IBF, WBA i WBC. To jest mistrz, który zostaje mistrzem świata w 1994 roku z Leoncerem Barberem, taki najbardziej wartościowy dla mnie. Później jest ten tytuł, jako pierwszy w historii na świecie w wadze półciężkiej zunifikowałem trzy pasy mistrzowskie, to jest IBF, WBA, to nie jest WBA i WBO. Runda szósta. Wśród nas są koszykarze, lekkoatleci, pływacy, piłkarze. Jaką radę, wskazówkę dałby pan przyszłym sportowcom, być może reprezentantom w kadrze narodowej? No przede wszystkim to są trzy rzeczy. Praca, jeszcze raz praca. Ja wam powiem, że ja nie byłem największym talentem w reprezentacji Polski, czy później w reprezentacji Niemiec. Ja byłem najbardziej pracowitym pięściarzem, sportowcem.
Ja tak jak mówię wam, ja biegałem na trening z Przymorza na stocznię, trenowałem i biegałem z powrotem. Mnie nigdy nie interesowała przeciętność. Ja bym się wstydził przed moim trenerem, jak ja bym w jakiejś walce nie miał kondycji. Wśród naszych uczniów mamy początkującego pięściarza, któremu mistrz udzieli krótkiej lekcji. Ja wam tylko powiem, że ja pokażę Bartosz, tak? Bartosz? Ubieraj rękawice. Moim takim kluczem do sukcesu była lewa ręka. Moja mama zawsze mówiła, że mam dwie lewe ręce, ale jedną miałem bardzo dobrą. Bo ja nie potrafię ani majsterkować, ani takich innych rzeczy nie potrafię, ale mówię, ta jedna lewa była bardzo, bardzo dobra. I ja potrafiłem, tak ją wypracowałem, że normalnie potrafiłem z bliska bardzo mocno uderzyć. I lewy prosty, i lewy sierp. I to odbywało się tak, że bo wszyscy potrzebują miejsca, żeby uderzyć, potrzebują dużo miejsca. A ja potrafiłem z bliska, zaraz wam pokażę, bardzo mocno uderzyć. Każdy potrzebuje miejsca, tak wytrenować, no i tak to normalnie jest zasada, że trzeba mieć dystans. A ja potrafiłem z bliska, jak tutaj blisko stałem, stąd tu potrafiłem tak mocno uderzyć, tak to wypracowałem przez treningi, tak mocno potrafiłem uderzyć, że padali jednak, że padali zawodnicy. Pochodzę, pożyj mi parę uderzaczy, zaraz tutaj. No widać, że macie dobrego kolegę tutaj. Widać, że jest, ja z tego co słyszałem, 10 walk, jedna przegrana. Myślę, że w następnej 50 nie możesz przegrać żadnej. Nasze spotkanie dobiega końca. Dziękujemy naszemu gościowi, że znalazł dla nas czas i przyjął zaproszenie. Moi drodzy, myślę, że jeszcze raz serdecznie brawami podziękujemy naszemu gościowi. Myślę, Darek, że jest to pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie w naszej szkole, że kolejne zaproszenia przyjmiesz. Ja polecam się na przyszłość. Ja myślę, że jak będą mieli na pewno jakieś spotkanie, któregoś jakby jeszcze raz się przygotujecie, będziecie chcieli mnie zobaczyć, także nie ma żadnego problemu. Stu Rag, nigga, wake your punk ass up.